Krystyna Sibińska i kolejny program z cyklu Gorzowski Bohater. Dzisiaj z nami jest pani Magdalena Chmiel, dyrektorka Szkoły Podstawowej Sowa. Witam panią bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Sowa to jest szczególna szkoła. O tak. Tak. To opowiedzmy o niej. No Sowa to jest takie moje ukochane dziecko. Od 5 lat mam zaszczyt prowadzić wspaniałą grupę nauczycieli, pracowników, którzy całe serce i całe swoje zaangażowanie poświęcają dzieciaczkom, które tej pomocy bardzo potrzebują. Szkoła jest prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem, dlatego mówimy o takiej szczególnej szkole, która jest, okazuje się, niezwykle potrzebna zarówno rodzicom i dzieciom z Gorzowa, ale chyba też z okolic, prawda? Dokładnie tak jest. Pomysł stworzenia szkoły przez stowarzyszenie zrodził się właściwie z potrzeby rodziców, ponieważ wcześniej stowarzyszenie prowadziło tylko dwie placówki, to było przedszkole i ośrodek. Natomiast tak naprawdę rodzice po przedszkolu tych dzieci z tak zwaną normą intelektualną, ale dzieci, które miały spektrum autyzmu, nie miały się po prostu gdzie podziać. Teoretycznie szkoła publiczna, masowa, takie dzieci ma obowiązek przyjąć. Ale wiem z doświadczenia, ponieważ prawie 30 lat pracowałam w szkole podstawowej, publicznej, masowej, z takimi dziećmi się spotykałam, one naprawdę nie mają żadnych szans, aby rozwijać się, aby być akceptowane. I to nie dlatego, że szkoły publiczne są do tego nieprzygotowane, ale tam po prostu nie ma warunków. Tak? Nie ma czasu, nie ma warunku, dokładnie. Jest za dużo dzieci. A dzieciom, które mają autyzm, trzeba poświęcić troszeczkę więcej czasu i trochę w innych warunkach uczyć. Więc proszę opowiedzieć, jak ta wasza szkoła wygląda, bo ona jest rzeczywiście niezwykła. Ta niezwykłość polega na tym, że mamy mało liczne, bo tylko 4-osobowe klasy, maksymalnie oczywiście. No i to już sama ta liczba wskazuje na to, że nauczyciel, czy terapeuta, czy specjalista zawsze ma czas w ciągu lekcji, w ciągu zajęć na to, aby poświęcić indywidualnie czas dziecku. Myślę też, że i dla nauczycieli praca w takich warunkach jest dogodna, dlatego że potrzebne są naprawdę pokłady, duże pokłady cierpliwości, zrozumienia, bardzo dużej empatii, bo często ja w ogóle jak przyszłam do tej szkoły, to tak mówiono o tych dzieciach naszych, z czym ja się bardzo nie zgadzam, ale mówiono tak zwane niegrzeczne dzieci, tak? Ale one nie są niegrzeczne, one są piękne, one są, nie powiem, inne, ale świat, który nam się wydaje całkiem normalny i dostępny, dla nich taki nie jest. One mają swój świat. Dokładnie. I trzeba dotrzeć do nich, do ich świata, żeby przekazać im wiedzę, która tak naprawdę powinna być przekazana, bo wy przecież uczycie według, może nie tyle, że programu takiego jak w innych szkołach, ale no, wiedzę, która jest potrzebna na poziomie szkoły podstawowej musicie przekazać. Tak, my realizujemy podstawę kształcenia ogólnego, nikt nas z tego nie zwalnia, ale dla każdego dziecka po diagnozie i na podstawie orzeczeń, które dzieci mają, tworzymy tak zwane IPET-y, czyli indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, gdzie zawieramy wszystkie wskazówki, które były w orzeczeniu, ale również wskazówki, których dokonujemy z obserwacji dzieci. Do tego dobieramy narzędzia, dobieramy metody, ale program musi być realizowany normalnie. Powiedziałam o niezwykłości szkoły, dlatego że szkoła przez to, że jest prowadzona przez stowarzyszenie, no, musi po prostu też sobie radzić z takimi zwykłymi, codziennymi sprawami, na które nie ma też takich pieniędzy jak szkoły publiczne, prawda? No to prawda, to prawda. Początki nie były łatwe, bo szkoła, kiedy powstała w 2016 roku, z 2 uczniów tylko była to klasa łączona,
więc siedzibę miała w Małyszynie, tam gdzie mamy przedszkole i szkołę przysposabiającą do pracy, no to tak naprawdę wymagań nie mieliśmy zbyt wielkich. Później dzieci zrobiło się ciut więcej, czyli już była szóstka i wtedy ja przyszłam do Sowy i mieściliśmy się na ulicy Armii Polskiej na 90 metrach kwadratowych. Właściwie to była siedziba dawnej biblioteki. Kameralne, domowe warunki, dobrze nam tam było. Były trzy klasy, w każdej klasie po dwoje uczniów, więc naprawdę warunki super. Ale okazało się w ciągu roku, chociaż myśmy się bardzo tak mocno nie reklamowali, wiedząc o tym, że nie mamy warunków lokalowych, że gdzieś tam pocztą pantoflową rodzice dowiedzieli się o naszej szkole i no taki był nalot i tyle telefonów rodziców i próśb i płaczu nawet i babcie, i ciocie, i znajomi, wszyscy dzwonili, żeby koniecznie otwierać kolejne klasy, przyjmować kolejne dzieci. A ja pytałam, zadawałam pytania, ale gdzie? No gdzie? No po prostu gdzie? No i powiem, że przyszedł mi do głowy taki jakiś, był to moment, taki plan uruchomienia pewnych znajomości i trafiłam na państwa Heków. Przemiłych ludzi, fantastycznych ludzi, którzy mnie tak naprawdę nie znali. Przyszli do szkoły, obejrzeli to Armii Polskiej, byli zachwyceni. Ja nie bardzo wiedziałam, czym oni się tak bardzo zachwycają, ale byli zachwyceni, że robimy dobrą robotę, że jesteśmy potrzebni, że dzieci są tu szczęśliwe, że są uśmiechnięte. I wychodząc ode mnie, powiedzieli do mnie, my wam pomożemy. I ja mówię, ja jeszcze z czymś takim się nie spotkałam, żeby ktoś po 20 minutach czy po pół godzinie rozmowy był gotowy nam pomóc. Ale tak sobie pomyślałam na początku, a tak każdy mówi, a potem zamyka drzwi z drugiej strony, ma swoje sprawy, swoje życie i na pewno nic z tego nie będzie. I zaskoczenie było ogromne, bo już po 2 tygodniach pani Agnieszka i pan Michał skontaktowali się ze mną, bo znaleźli inwestora, pana Krzysztofa Jaza i Bartosza Jaza. Tatę i syna, którzy wyrazili chęć pomocy i oddali nam wyremontowany przez siebie, według naszego pomysłu, jakichś tam wskazań, no przepiękną szkołę. Płakaliśmy wszyscy, niech mi pani wierzy, naprawdę. Ja nawet teraz, jak o tym mówię, to gdzieś tam mnie ściska gardło, bo nie wierzyłam w to. W ciągu niecałego roku powstała piękna, czyściutka, nowoczesna i obszerna szkoła, taka, o jakiej marzyliśmy. I nie wzięli od nas ani złotówki. Wiem, byłam, widziałam, więc wiem, jakie to jest sacuszko i cudo. I rzeczywiście no, takim dobrym ludziom spotkanym na drodze trzeba dziękować i trzeba być wdzięcznym. No ale to mówię, to czasami się tak zdarza i okazuje się, że ta wasza Sowa mimo braku jakiejś tam reklamy, a może właśnie wbrew temu, że nie trzeba tego reklamować, tylko docierają tam ludzie, którzy czują potrzebę, że wy z kolei musicie im pomóc. Okazało się, że już pojawiają się kolejne oddziały i dzisiaj będzie to już, zaczynaliście od 2 dzieci, dzisiaj jak to wygląda? Dzisiaj mamy 44 uczniów w 11 oddziałach. Od klasy pierwszej do klasy siódmej, ósmej jeszcze nie mamy, wszystko przed nami. I powiem tak, moglibyśmy tych oddziałów otwierać jeszcze więcej, ale tak najpierw idąc tutaj do pani, tak sobie pomyślałam, może nie będę o tym mówić, ale chyba jednak powiem. Ale jest problem z kadrą. Nie ma nauczycieli. Nauczyciele odchodzą z zawodu, dobrzy nauczyciele z doświadczeniem. I ja właśnie dlatego nie mogę otworzyć więcej oddziałów, niż bym chciała. Cudem jest, że udało mi się w tym roku szkolnym skompletować naprawdę wykwalifikowaną i taką z sercem kadrę, ale nie wiem, co będzie za rok. Nie wiem, co będzie za rok. Także z takimi problemami się borykamy. Myślę, że to nie jest tylko problem waszej szkoły, tylko to już szerszy problem, jeśli chodzi o szkolnictwo. Pewnie to temat na inną rozmowę. Natomiast czy wasi nauczyciele muszą mieć jakieś szczególne przygotowanie? Powiem tak.
Nauczyciele uczący przedmiotu, czyli matematycy, poloniści, jeżeli nie daje im zajęć rewalidacyjnych, nie muszą mieć specjalnego przygotowania. Aczkolwiek ja życzę sobie jednak, aby nauczyciele się dokształcali w tym kierunku, no bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, powiem, surowy taki przyszedł i tylko nauczał przedmiotu. I u mnie w szkole jest tak, że wszyscy nauczyciele mają przygotowanie to do pracy z dziećmi w spektrum autyzmu. Wspomniała Pani o surowych nauczycielach. O to właśnie chciałam dopytać, bo wszyscy pamiętamy z naszych czasów szkolnych, że byli nauczyciele, którzy szczególnie nam zapadli w pamięć z różnych powodów, ale właśnie też między innymi tacy, że byli surowi, co nie znaczy, że nas nie nauczyli. Czasami ci surowi więcej nauczyli nas niż ci tak bardzo pobłażliwi. Natomiast dzieci ze spektrum autyzmu są też bardzo wrażliwe i one, nie wiem, no nie to, że nie mogą odbierać właśnie takich, powiedziałabym, czasami zbyt ostrych reakcji nauczycieli i otoczenia. To prawda. Aczkolwiek. Ale jest, no bo się także zastanawiam, tak? Bo przecież muszą być czasami jakieś czy kary, czy upomnienia. To też nie może polegać. Nie nazywamy tego karą. Mam fantastyczną panią pedagog u siebie, która nas wszystkich uczuliła na to. I ja nawet u siebie w domu zawsze mówię, że to nie jest kara, to jest konsekwencja twojego zachowania. Tak? Muszę to zapamiętać i muszę to wobec wnuków stosować. Tak. Ja ciebie nie karzę, ja nie będę cię karać, bo cię kocham, tak? Bo jesteś mi bliski, bo jesteś moim uczniem, jesteś, zawsze ich witam, szczególnie te maluchy. Dzień dobry, moje słoneczka, moje robaczki, życzę wam dobrego dnia, ale zawsze tak mówię, że jeżeli coś zrobisz, no będę miał karę, bo płaczą te dzieciaczki, a nie powiesz mojej mamie, nie powiesz mojemu tacie, a będę miał karę. Ja mówię, ja cię nie będę karać, bo jesteś moim słoneczkiem, tak? Jesteś moim robaczkiem i tym, co najfajniejsze, ale musisz ponieść konsekwencje swojego zachowania. Zrobiłeś tak i tak i mamy taką umowę. Zresztą praca w naszej szkole głównie opiera się na wypracowanych zasadach, na wypracowanych regulamin, tak sucho brzmi, ale to są regulaminy. My dorośli tak operujemy takim nazewnictwem, a dzieciom mówimy, to są nasze zasady. I te starsze dzieci, to już wystarczy tylko palcem pokazać w klasie, tak? Pamiętamy o zasadach, tak? Pamiętamy o zasadach. No tak, wiem. I teraz jeszcze chcę powiedzieć o czymś takim, bo mamy czwartą klasę, super chłopaki, od początku byli u nas od pierwszej klasy i teraz przyszły od września pierwszaczki i z tymi pierwszaczkami, tak we wrześniu, to mamy jeszcze taki troszeczkę problem, mówiąc delikatnie, tak? No one są wszędzie, tak? Na szafkach, na ścianach, na półkach, wszystko chcą dotknąć, powąchać, polizać, są po prostu wszędzie. I ci czwartoklasiści do nich podchodzą i mówią tak, słuchajcie, my też tacy byliśmy, ale w naszej szkole, w SOW-ie są zasady i trzeba ich przestrzegać. Jak będziecie mieli kłopot, przyjdźcie do nas. To my powiemy. To my powiemy. No powiem, że no nam serce rośnie, jak patrzymy na coś takiego. Czyli można. Czyli można i rzeczywiście, ale to jest dobra zasada. To jest dobra zasada, że to nie jest kara, tylko to jest konsekwencja tego, co zrobisz i musisz o tym pamiętać, że cokolwiek robisz, to musisz mieć w tyle głowy, że czasami trzeba będzie podnieść konsekwencje również w dorosłym życiu. Ta zasada obowiązuje. Pani dyrektor, na koniec, czy są jakieś życzenia? Oczywiście ja życzę, żebyście osiągali sukcesy i wasze dzieci i nauczyciele i żeby nie było właśnie takich momentów, że trzeba będzie się zastanawiać właśnie, czy dacie radę chociażby z powodu braku kadry. Ale jesteśmy jeszcze w takim okresie, że rok szkolny się tuż zaczął, nowe wyzwania. No i czego można wam życzyć? Po pierwsze spokoju, to jest pierwsza rzecz, a druga, jesteśmy otwarci na wszelką pomoc, i taką finansową, i materialną, ale też taką moralną, zwyczajną, dobre słowo, tak? Tak, żeby wszyscy ci, którzy coś mogą,
nie tylko w Gorzowie, ale w ogóle i w całym naszym kraju, zauważyli nas, że my jesteśmy, że my działamy, że my pomagamy po prostu i zwyczajnie. Także jesteśmy otwarci. Jedna z pań, która nam bardzo pomogła, kiedyś powiedziała do mnie tak: pani dyrektor, pani nie może mówić cały czas, że wszystko jest dobrze, że pani już wszystko ma. Pani musi być cały czas w potrzebie. Więc ja sobie to wbiłam do głowy i zawsze mówię: tak, jestem w potrzebie. To ja na koniec życzę właśnie wszystkim wam, szczególnie pani. I to tak, jesteśmy właśnie jeszcze w tej oktawie Dnia Edukacji, więc na pani ręce dla wszystkich pani nauczycieli przekazuję najlepsze życzenia od naszych widzów. No i życzę wam, żebyście mieli ten spokój, żebyście mieli właśnie to, żebyście mogli po prostu pracować jak pracujecie i pomagać coraz większej grupie dzieci, ale też myślę, że rodziców. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo.